że nie dzisiaj, ale obecnie ci bywa. Dzień dobry, witam serdecznie w imieniu Instytutu Pamięci Narodowej na trzecim seminarium z cyklu seminariów środkowoeuropejskich. Dzisiaj naszym gościem będzie profesor Jan Rychlik. Witam bardzo serdecznie, panie profesorze. Dzień dobry. Pan profesor jest wykładowcą na Uniwersytecie Karola w Pradze, doktorat uzyskał na Uniwersytecie Sofijskim w Bułgarii, oprócz tego pracował w Akademii Nauk Republiki Czeskiej, a także na Uniwersytecie Cyryla i Metodego w Trnawie na Słowacji. Do jego zainteresowań badawczych należy problematyka formowania się nowoczesnych narodów, rozpad państw wielonarodowych, a także generalnie, może być najnowsza historia Europy Środkowej, Europy Południowo-Wschodniej. Do jego najważniejszych publikacji należą, i tutaj pozwolę sobie przytoczyć polskie tłumaczenia, 1918, rozpad Austro-Węgier i powstanie Czechosłowacji, Czesi i Słowacy w XX wieku, współpraca i konflikty, rozpad Czechosłowacji 1989-1992, jest także współautorem wielu monografii poświęconych historii Czech, Słowacji, Ukrainy, Bułgarii, Chorwacji i innych państw. I tutaj dodam też, że niedawno na polskim rynku wydawniczym ukazała się historia Czech, pióra pana profesora, oczywiście w polskim tłumaczeniu. To tyle z mojej strony i teraz głos oddaję panu profesorowi. Bardzo proszę. Dziękuję. Proszę państwa, ja chcę podziękować, że byłem zaproszony na to seminarium. Proszę mi wybaczyć, jeżeli na gust Polaków robię za dużo błędów w mojej polszczyźnie. Ja nie jestem od języka. Język polski nauczyłem się sam, będąc jeszcze jak student na takim krótkim stażu w Poznaniu na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, ale nie jak historyk, ale jak etnolog, bo to jest moja pierwsza specjalność. I poza tym, potem ucząc inne języki słowiańskie, czasami mi się mili w głowie. Ja rozpocząłbym od tego, co nie będzie w moim wykładzie. Nie jest to o wzajemnych stosunkach, bo tym ja się nie zajmuję. O tym pisali inni, myślę, że pisali już dosyć. A nie jest to o kulturze, bo ja nie jestem od kultury, nie jestem od literatury, nie jestem od języka. Czasami właśnie w tych książkach, które tutaj pan przytoczył, jest mi to zarzucane, że za mało jest tam o kulturze. Ja z tym się zgadzam, tak za mało, bo ja mówię, że to fachowcy powinni pisać. Nikt nie może być fachowcem od wszystkiego. To tylko u nas mieliśmy takiego polityka, który myślę, że jest fachowcem takim generalnym, ale ja takich ambicji nie mam. Będzie to o równoległym kształtowaniu się tożsamości Czechów, Słowaków i Polaków. I chciałbym powiedzieć coś o tym, w czym jest to, w czym to się podoba, w czym jest to podobna, a w czym jest to różne, w czym to się różni. A też o tym, jak potem układali się losy tych trzech narodów w XX wieku. Ten mój wykład będzie trwał mniej więcej godzinę. Ja chciałbym potem, żeby zostało dosyć czasu na dyskusję. Jeżeli będziecie mieli państwo jakieś pytania albo jakieś zastrzeżenia, jakieś notatki krytyczne, to będę bardzo szczęśliwy. Więc ja rozpocząłbym, proszę mi darować, od Czechów. Na czym kształci się w XIX wieku tożsamość czeska? Są to dwa podstawowe, takie można powiedzieć, kamienie. Pierwsze to jest wiadomość o państwowości czeskiej, która nie patrząc na to, że od 1526 roku Królestwo Czech jest w Unii Personalnej z Królestwem Węgier i z ziemiami austriackimi, zawsze istniała jakoś niby odrębna jednostka. Więc można powiedzieć, to państwo czeskie w XIX wieku nie istnieje już de facto. Faktycznie od połowy XVIII wieku jest prowincją, albo można powiedzieć landem wielonarodowej Austrii, albo raczej monarchii Habsburgów, ale de jure istnieje dalej, bo Habsburgowie zawsze rządzili w Czechach
tylko z tytułów królów czeskich. I to do 1918 roku. Ja już jak młody adiunkt zauważyłem taką rzecz, że w Polsce jak ostatni król, i słusznie, jest Stanisław II August Poniatowski. To 1795 rok, trzeci rozbiór Polski. Ale my w Czechach, jak jest spis królów czeskich, to ostatnim jest Karel I, albo raczej Karel IV, 1916-1918 rok. I teraz właśnie, jak ma być błogosławiony, to u nas mamy też monarchistów, to oni bardzo go cenią. Tak, to ten jeden kamień. Mieliśmy państwo w przeszłości, z wolę narodu, owszem, narodu w tym pojęciu XVI wieku, więc w pojęciu stanów, klas uprzywilejowanych, wybraliśmy za własnego króla, bo państwo czeskie miało prawo wyboru króla, Ferdynanda I. W ten sposób Habsburgowie doszli do czeskiego tronu, ale nie oznaczało to koniec państwowości czeskiej. To jest, to się nazywało czeskim prawem historycznym, które niby tak jest taką linią generalną polityki czeskiej w XIX wieku. Chciałbym zwrócić uwagę, że Węgrzy mają to same prawo historyczne, węgierskie, z tymi samymi argumentami. Różnica na tym polega, że im udało się wywalczyć specjalny status ugodą austro-węgierską w 1867 roku, a Czechom nie. Dla polityki czeskiej, jeżeli oni mówią o niepodległości Czech, to mają na myśli nie całkowitą niepodległość, ale taki status, jakie ma Królestwo Węgierskie w ramach monarchii. Inną rzeczą jest, że jak ja mówię, zawsze autonomiści z dzisiaj są federalistami jutro i separatystami pojutrze. To zawsze tak wygląda. Węgrzy też już na początku XX wieku nie byli zadowoleni z tej ugody z 1867 roku. Było im za mało. Drugi taki kamień podstawowy to jest język. Z tym językiem ta sprawa nie jest taka łatwa. Tutaj mamy, widzę, słynnego kompozytora czeskiego, uważanego za ojca narodowej muzyki czeskiej, tak jak Wagner w owych czasach uważany był za ojca muzyki niemieckiej, Bedřich Smetana, ale on miał, proszę Państwa, wykształcenie, albo proszę Panów, nie, jest Pani, przepraszam, tak, proszę Państwa, wykształcenie niemieckie, a nawet miał problem. Eliszka Krasnohorska, która pisała te libreta, musiała mu poprawiać język czeski, bo on nie znał go poprawnie, musiał go nauczyć. A też w Niemczech ówczesnych uważano go i do dzisiaj uważano go za kompozytora, no niby w tym sensie Bemisz terytorialny. Friedrich Smetana i jego Symfonia Moje Vlast, Mein Vaterland. A nie jest jedynym. Twórca na przykład twórca nowoczesnego państwa czechosłowackiego, profesor Tomasz Masaryk, który jest na piedestale, no to jego ojciec był Słowakiem i jego matka Niemką. On też miał wykształcenie niemieckie, zresztą lepiej pisał po niemiecku jak po czesku. Po czesku, bo wykształcenie miał na gimnazjum w Brnie niemieckim i potem w Uniwersytecie Wiedeńskim. Kiedy przeszedł do Pragi, to sam o tym mówił, że literackiego czeskiego dobrze nie znał, musiał się nauczyć. Ale to nie jest nic tak, to jest normalne. Przecież bohater Finlandii, walki przeciwko bolszewikom,
Karl Gustav Mannerheim był Szwedem i języka fińskiego wcale nie znał, też musiał go nauczyć. Jak oficer carski, generał, znał rosyjski owszem, jak wykształcony człowiek owych czasów, francuski, znał niemiecki, angielski, po francusku, po fińsku nie mówił. Więc wiele Czechów, owych inteligencji czeskiej, elit czeskich, uważali się za Czechów, ale nie znali język. A dopiero Józef Jungmann, filolog, tłumacz, w latach 30. XIX wieku przeforsował tą ideę, że Czechem nie jest ten, kto w Czechach mieszka i za Czecha się uważa, ale ten, który mówi po czesku, a u którego język czeski jest językiem macierzystym. To była wielka rewolucja, bo niektórzy właśnie wtedy, dlatego żeby manifestowali swoją czeskość, to zaczęli się po czesku uczyć. To wtedy im nie przyszło do głowy, że byłoby to potrzebne. Zresztą my widzimy teraz na Ukrainie coś podobnego, że Ukraińcy, którzy mają ukraińską tożsamość narodową, ale mówią po rosyjsku, to uczą się ukraińskiego, żeby manifestować swoją odrębność. U Czechów w XIX wieku tak samo. Józef Tirsch, założyciel Sokola, w organizacji sportowej, organizowanej zresztą po wzoru niemieckiego Turnvereinu, no to pisał się Tirsch, potem poczeszczył na Tirsch z tą taszką i nauczył się język czeski, mówił po czesku. Więc to są dwa takie stopnie podstawowe, na których kształci się tożsamość czeska w XIX wieku. I możemy powiedzieć, że ten proces zakończony jest w drugiej połowie XIX wieku, kiedy powstał tutaj czeski naród, który, jeżeli chodzi o złożenie socjalne z punktu widzenia klas, to jest całkowicie kompatybilny z narodami Europy Środkowej i Zachodniej. Więc często u nas wcześniej w okresie się mówiło, my nie mamy, nie mieliśmy elit. Naród czeski to był tylko naród rolników, biednych ludzi. To jest bzdura. Jeżeli nie mielibyśmy klas wyższych, to nie bylibyśmy narodem. To bylibyśmy jakąś grupką etnograficzną. Naród jest narodem, jeżeli ma wszystkie klasy społeczne, więc musi mieć własną inteligencję, własną burżuazję. Ja wiem, że komuniści zdewalwowali ten termin, ale ja nie widzę powodu, dlaczego go nie używać. Przecież to nie jest brzydkie słowo. I Czesi koło roku 1890 to wszystko mają. Mają swoje instytucje, własne szkolnictwo od podstawowego do uniwersytetu, własne partie polityczne. Różnią się od innych tylko tym, że nie mają własnego państwa. Przy tym chciałbym przytoczyć jeszcze jedną taką sprawę. Religia u Czechów nie jest czynnikiem narodowotwórczym. Nie dlatego, jak jest, ja to nazywam mit husycki, który jest w Polsce, nie dlatego, że bylibyśmy husytami. Kościół husycki nie istnieje od XV wieku, albo XVI. Ale problem na tym polega, że w odróżnieniu od Polaków, chociaż większość Czechów to katolicy, religia nie mogła ich odróżniać od Niemców, bo Niemcy w Czechach też byli katolikami. No i dwór cesarski w Wiedniu był i sam cesarz był ochrońcem religii katolickiej, więc religia katolicka nie mogła grać takiej roli jak w Polsce, gdzie łączy Polaków z tych trzech zaborów, a nie tylko to, odróżnia ich od prawosławnych Rosjan na wschodzie,
albo jeżeli chcecie, od prawosławnych Ukraińców, a od ewangelików, protestantów, Niemców na zachodzie, bo w świadomości polskiej Niemiec to protestant, chociaż to dotyczy tylko Saksończyków i Prusaków. I jeżeli o religię chodzi, to od początku liberalowie czescy mówią, to jest sprawa każdego Czecha, prywatna. Może być katolikiem, nie musi być. Może być ewangelikiem. Ważne jest, że mówi po czesku. Zresztą nie będziemy tego ukrywać. No tak jak wszędzie i u nas większość tych elit narodowotwórczych byli antysemici. Na przykład wielki liberał Karol Havlíček Borowski, który zadał w 1848 roku za wiosnę ludów, za rewolucji, takie pytanie w swojej gazecie, którą wydawał, Narodne Nowiny. Że czy Żyd, którzy wtedy byli emancypowani i otrzymali prawa obywatelskie, czy może być Czechem? I rozważa, że no, jeżeli by przyjął naszą kulturę i nasz język, to teoretycznie tak. Chociaż sam on w to nie wierzył. Dlaczego? Asymilacja Żydów wtedy szła w kierunku niemieckim, ale inaczej być nie mogło, bo asymilacja zawsze przebiega do narodu albo do społeczeństwa, z którym ten asymilant łączy jakiś awans społeczny. Dokiedy Czesi były, przypuśćmy, na niższym szczeblu cywilizacyjnym jak Niemcy, no to nie mogło dochodzić logicznie do asymilacji Czechów, Żydów do narodu czeskiego. Ale o 40 lat później już tak, powstał klub Spolek Czechów Żydów, Spolek Karpeles, i Żydzi asymilują się też do narodu czeskiego. I niektórzy, na przykład my, nie uważamy Karla Polaczka za pisarza żydowskiego, to jest pisarz czeski. Albo generała Langera, też pisarza, inaczej legionisty, bohatera pierwszej i drugiej wojny światowej. Nie piszemy, że jest to żydowski generał albo żydowski pisarz. Czeski. Religia tam nie gra żadnej roli. No. Teraz, jak to porównujemy z tym, z tą świadomością w Polsce. Ja uważam tak, że ta świadomość polska bardzo jest uzależniona od tego, że są tu klasy posiadające, które mają już od tych czasów przedrozbiorowych pewną łączność z tym państwem. I są świadomi tego, że mają pewne prawa polityczne. Choć nie mam żadnej majątek, jestem szlachcicem, szlachcic na zagrodzie, równie nie z wojewodzie. Nawet ta golota, która nie ma prawie nic, jest świadoma, że jest kimś. I to jest ten podstawowy kamień nowoczesnej świadomości polskiej. Mieliśmy państwo, to państwo nam się należy, to mamy prawo go odnowić. Zresztą wszyscy po całe XIX stulecie w Europie dawali z tego sobie sprawy, że usunięcie państwa polskiego, takiego wielkiego państwa z mapy Europy było błędem, że z tym trzeba coś zrobić, tylko że nikt nie wiedział, co z tym zrobić. Jak jest podzielone między trzy mocarstwa i było jasne, że żadne z tych mocarstw dobrowolnie tego terenu nie odda. Ale że nie powinno tak być, w tym panowała zgoda. I też charakterystyczne w odróżnieniu od Czechów, którzy są w jednym państwie, my nie możemy mówić o rozbiorze Czech. To jest jedno państwo w ramach monarchii. Polacy nigdy nie ukrywają, że celem jest odrodzenie Polski jak całkowicie niepodległego państwa.
I Europa z tym się mniej więcej liczy. No, nikt nie wie, kiedy do tego dojdzie, w jaki sposób do tego dojdzie. Ale wszyscy uważają, że raz będzie to aktualne. U Czechów myśl całkowicie niepodległego państwa, jak podmiotu prawa międzynarodowego, ta jest bardzo słaba. To jest jedna partia polityczna przed I wojną światową. Strona státoprawnie pokrokowa, ale proszę państwa, no proszę mi darować. To był raczej taki klub, który być może zmieściłby się tutaj do tej sali, więc jak ten budynek, gdzie siedzieliby spadł, to byłoby po partii niepodległościowej. Chociaż później za I wojny światowej ona się wzmocni. Jak napisał jeden z nich działaczy, była nas hrstka, než przyszli tysiące. Bardzo mało nas było, dopóki tysiące nie przyszli. Ale na początku to jest... Wszyscy uważają, że to państwo czeskie nie mogłoby wytrwać, że byłoby za słabe. Patrząc na to, że jest tu 3 200 000 Niemców, którzy nie będą chcieli żyć w tym państwie i to jest zrozumiale, bo nikt nie chce dobrowolnie być mniejszością narodową w innym państwie narodowym. Po co miałby? Tu jesteśmy u takiej podstawy geopolitycznej naszych ojców, założycieli Masaryka, Beneša i Slovaka Milana Rastislava Štefánika o współpracy československej. Masaryk pisze o tym jeszcze jak poseł Rady Państwa w 1907 roku, że potrzebuje mi Słowację jak korytarz na wschód k Polakom z obkrążenia niemieckiego. Potrzebujemy Słowaków, żeby nas było więcej o 2 miliony. I na tym też od początku, za I wojny światowej, polega ta jego akcja wyzwoleńcza. Od początku mówi o państwu czeskim połączonym ze Słowacją. Opiera to o tą ideę, że idzie o jeden naród. Zresztą on, dlatego że jego ojciec był Słowakiem i że pochodzi z Chodonina, który jest prawie na granicy czeskosłowackiej, gdzie ludzie do dzisiaj mijają się i nie uważają ludzi z drugiego brzegu za obcych. Moja żona jest z Holicza. My tam mieszkaliśmy, wiele, na te 5 kilometrów po drugiej stronie. Więc dla niego było to normalne, że to jeden naród, bo znał to z autopsji. Dopiero później, w latach 80., kiedy podróżował, spotkał się z Svetozarem Kurbanem Wajanskim, w turczanskim świętym Marcinie, to zrozumiał, że są też inni Słowacy, którzy nie uważają się za Czechów. Ale jak mówię, dla niego była to sprawą naturalną i mówi, jeden bez drugiego nie możemy żyć. Wy potrzebujecie nas, żeby się oprzeć na cisku madżaryzacji, na cisku Węgier, a my potrzebujemy was, żeby mieć korytarz na wschód. Zresztą ja tutaj chciałbym coś zauważyć. Tu też jest korzeń wyjaśnienia, dlaczego w 1992 roku, po 74 latach istnienia Czechosłowacji, prawica czeska bez jakichkolwiek zastrzeżeń powiedziała Czechosłowacji, podzielimy Czechosłowacji, niech mają własne państwo. Bo sytuacja geopolityczna Czechów całkowicie się zmieniła po 1945 roku. Wypędzono Niemców, podzielono Niemcy, Górny, Dolny Śląsk nie jest niemiecki, granica na Odrze Nisze. Austriacy mają własną, odrębną świadomość narodową. No i przede wszystkim inwazja sowiecka w 1968 roku pokazała, że Niemcy nie są problemem dla Czechów. Rosja jest problemem.
Nieprzyjaciel nie jest w Berlinie albo w Bonn, w Moskwie. No i dlatego po upadku komunizmu i szczególnie po upadku Związku Sowieckiego, kiedy nie wiadomo było, co odbędzie się na wschodzie, to dla polityki czeskiej Słowacja gra całkiem inną rolę, rolę buforu przeciwko niestabilności ze wschodu. Że jeszcze da mi jedne granice i będzie spokój. Z drugiej strony ta sytuacja słowacka geopolitycznie się nie zmieniła za bardzo, bo mniejszość węgierska pozostała w Słowacji i Meciar w 1992 roku bardzo się bał, że będą z tym komplikacje. Dlatego też taki drobiazg chciał, żeby wspólna armia czechosłowacka utrzymała się jeszcze 2 roki. To Klaus powiedział, że to nie przychodzi do uwagi. Armia się podzieli natomiast i my z Węgrami będziemy mieli dobre stosunki, a wy musicie dać sami rady. Teraz jeszcze jak mówimy o Czechach, o Polakach, chciałbym zauważyć 2 różnice. I to jest stosunek do Rosji, jest stosunek do Niemiec, gdzie często się robią takie paraleli, chociaż ja nie za bardzo ich tam widzę. Stosunek Czechów do Rosji do 1968 roku był przychylny. To wywodzi się z tego, że nigdy nie mieliśmy wspólnej granicy. A więc tam, gdzie nie ma wspólnej granicy, nie może być też żadnych konfliktów. Tak jak mamy, nie mamy wspólnej granicy, ja nie wiem, z Meksykiem albo z Kolumbią. Przeciętny Czech nigdy żadnego Rosjanina nie widział. Pierwszy kontakt tak na bieżąco Czechów z Rosjaninami to jest 1799 rok, kiedy przez Czechy przemarszerowała ruska armia Suworowa. Potem w 1813 roku, kiedy walczono w Czechach. Ale ten stosunek był niby tak powiedzieć dwuznaczny. Z jednej strony iluzje, że to potężne państwo słowiańskie, które nas obroni, ideje panslawizmu. Z drugiej strony właśnie liberalowie, którzy odwiedzili Rosję, to byli bardzo rozczarowani. Powiedziałem tutaj już Karol Havlíček, Borowski, Sliny, dziennikarz, uczestnik rewolucji 1848 roku, który wjechał do Rosji jak nauczyciel jednego rosyjskiego szlachcica, no i wrócił bardzo rozczarowany i napisał taki artykuł Czech a Słowan, Czech i Słowianin, gdzie powiedział, że panslawizm to do niczego, że w Rosji nie ma wolności nawet dla Rosjan i takie państwo nie może dać wolność innym narodom, chociaż i słowiańskim. A też na przykład Partia Narodowa Palackiego i Rigra podzieliła się właśnie podczas powstania styczniowego w Polsce w 1863 w stosunku do tego powstania, kiedy ta część postępowa, liberalna, znana później jak Mladocieszy, stoi po stronie Polaków i też argumentuje tak, jak kiedyś Karol Havlíček Borowski, że to, że to państwo słowiańskie to nic nie znaczy, to jest sprawa dla językoznawców, ale wolności tam nie ma. Z drugiej strony Starocieszy, Palacki, Riger patrzą na to, że jest to rozbijanie tej niby fikcyjnej, ja bym powiedział, jedności słowiańskiej. Z drugiej strony trzeba powiedzieć, że na przykład za pierwszej wojny światowej Rosja dosyć przychylnie w odróżnieniu od państw Entanty, państw zachodnich, Francji i Wielkiej Brytanii, stawia się idei powstania niezależnego państwa czeskiego, poszerzonego o Słowację. Też jest mało znanym faktem,
że Rosja, ale a nie już Rosja carska, nie już rząd tymczasowy, ale ten rząd omski, który faktycznie jest rządem, który powstał z pomocą legionistów na Syberii w Omsku, on jak pierwszy uznał niezależność Czechosłowacji. A jeszcze taki drobiazg, z ramienia tego rządu w Pradze był poseł Walerii Rafalski, który siedział tam do 1934 roku, kiedy nawiązano stosunki dyplomatyczne z Związkiem Radzieckim. Potem był tam jako osoba prywatna. No i w 1945, jak wojska sowieckie wkroczyli do Pragi, to go aresztowano i oficjalnie przy przesłuchaniu skoczył przez okno. Zdarzają się i takie rzeczy. No. Więc to jest stosunek do Rosji, który jednak od rusofilia zniknęła. Znamy dokładną datę, 21 sierpnia 1968 roku, i już nigdy nie przywróciła. Jeżeli chodzi o stosunek do Niemców, Czeszy, czy nam się to podoba, albo nie, ze wszystkich narodów słowiańskich kulturowo najbliższy są Niemcom. Bo to nie sprawa języka, to zawsze postęp Czechów, kulturowy, postęp ekonomiczny, mierzony był, czy już jesteśmy na takim poziomie jak Niemcy, albo czy nawet na poziomie wyższym. I konflikt czesko-niemiecki nigdy nie był konfliktem państwa czeskiego z państwem niemieckim, które przecież jest utworem nowoczesnym. Zjednoczone Niemcy powstali w 1871 roku. A z ostatnimi państwami, z Prusją, Saksonią, Bawarią, było tak jak z wszystkimi sąsiadami. Raz współpraca, raz jakieś tam zamieszki. Ale można powiedzieć, że z Niemcami jak państwem stosunki były dobre. Jest też mało znaną rzeczą, że państwo niemieckie, jeszcze cesarstwo, jeszcze przed rewolucją listopadową w Niemczech, konsul generalny w Pradze, jak pierwszy wszedł do Komitetu Narodowego, który sądził jak tymczasowy rząd, i rzekł, rząd cesarski Rzeszy uznaje niezależność Czechosłowacji, co było wielkim zaskoczeniem dla Niemców sudeckich. A też stosunki czechosłowacko-niemieckie w okresie Republiki Weimarskiej, no nie można powiedzieć, że byłyby bardzo serdeczne, ale były bardzo korektne, można powiedzieć. Wszystko pogorszyło się dopiero, kiedy socjaliści narodowi w 1933 roku objęli władzę. A po II wojnie światowej też, w odróżnieniu od Polski, Republika Federalna Niemiec, bo NRD nie można stosować jak państwo, to jest dziwoląg sztuczny, który powstał ze sowieckiej strefy okupacyjnej. Republika Federalna Niemiec, w odróżnieniu od tego, co twierdzili komuniści, nigdy nie kwestionowała granic Czechosłowacji. W odróżnieniu od granic na Odrze i Nisze Lużyckiej. Bo w ustawie zasadniczej, która jest konstytucją RFN-u, chociaż na początku uważano, że to jest tylko tymczasowa konstytucja do konferencji pokojowej, która nigdy się nie odbyła, tam się mówi, że Republika Federalna Niemiec jest spadkobiercą Rzeszy Niemieckiej w granicach z 1 stycznia 1938 roku. Więc my byliśmy, Gomułka zawsze próbował jakoś Czechosłowację wciągnąć do jakiegoś bloku antyniemieckiego, ale my byliśmy w całkowicie innej pozycji jak Polska. A ten konflikt czesko-niemiecki nie dotyczy więc państwa niemieckiego, ale ludności niemieckiej w samych Czechach. W Czechach, nie na Słowacji. Tam Niemców było mało, jest to diaspora i te stosunki tam były bez problemu. Jest to konflikt, w którym o co chodzi? Jak ukształciła się ta czeska świadomość narodowa,
na tej bazie, że Czechem jest tylko ten, kto mówi po czesku, to Niemcy spadli w tym widzeniu czeskim do rangu mniejszości narodowej. Ale oni nigdy za mniejszość narodową sobie nie uważali, też w tekstach niemieckich państwu nie znajdą określenie Deutsche Minderheit, ale zawsze Deutsche Volksgruppe. Oni mówili, my jesteśmy takim samym narodem rzymskim, jak się mówiło, więc narodem państwowym, jak wy Czeszy. Jest nas mniej, to tak. Więc jesteśmy w mniejszości niby w sensie matematycznym albo statystycznym, ale inaczej jesteśmy tak samo tutaj w domu, jest to tak samo nasz kraj jak wasz. I trzeba przyznać, chociaż nie odpowiada to czeskiej racji stanu, że mieli rację. Na czym polegał problem? Konstytucja Austrii, ustawa zasadnicza z 21 grudnia 1867 roku. W artykule 19 mówi wyjaśnie, że wszystkie narody, tam jest określenie niemieckie Volksstamm, są równe sobie, równoprawne, równorzędne. Wszystkie języki są równoprawne i równorzędne językiem państwowym, urzędowym w tym, którym landzie jest tam język w tym landzie zwykli. Po niemiecku Landesübliche Sprache. Ta zasada nazywała się po niemiecku Gleichberechtigkeit der Volksstämme. Równoprawność, równoległość. Pewnie ten tekst ustawy jest też w języku polskim, bo dziennik ustaw wychodził w wszystkich językach, więc tam ja dokładny termin polski nie znam, ale istnieje. Więc Czesi i Niemcy naprawdę w Czechach są na tym samym poziomie. Czechosłowacja, która powstaje jak państwo narodowe, nieistniejącego faktycznie narodu czechosłowackiego, już teoretycznie zepchnęła Niemców na statut niższy. Ja nie mówię o, to są dwie różne rzeczy, o równoprawności obywateli, jak osób fizycznych. To jest inna sprawa. Tu chodzi o równoprawność, a równocenność socjumów, tych kolektywów narodowościowych. I tego w Czechosłowacji nie było, tak jak zresztą nie było w żadnym z tych państw, które powstali na prochach Austro-Węgier. W Polsce też nie. Wszystkie te państwa tworzą się jak niby państwa narodowe, chociaż wiemy, że realność była całkiem inna. Są to mniejsze kopie Austro-Węgier, dlatego też otrzymali jak spadkobiercy wszystkie problemy Austro-Węgier plus jeszcze coś na wyżej. Ale wszystkie są tworzone jak państwa narodowe, więc jest tam naród państwowy i mniejszość. W Austrii nie było narodu państwowego i nie było mniejszości. Przynajmniej nie de jure. Niemiecki język nigdy nie był oficjalnym de jure językiem Austro-Węgier. Chociaż Niemcy próbowali, ale nigdy to nie przeszło. Więc to jest ta różnica. Niby byli jakiekolwiek prawa Niemców, ale to samo dotyczy Ukraińców, Białorusinów w Polsce. To zawsze byliby niedowoleni, bo mniejszość zawsze jest niedowolona, niezadowolona już z tego powodu, że jest mniejszością. I z tymi nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Zawsze Amerykanie, jak na różnych kongresach, konferencjach pokazują, jak u nich jest ten, po angielsku to się nazywa melting pot. Ale proszę Państwa, to jest nie do zrobienia w Europie. Każdy, kto wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, to samo dotyczy Kanady, Australii, albo Ameryki Łacińskiej. No to wiedział dwie rzeczy, że będzie się musiał nauczyć język i będzie musiał do pewnego stopnia przyjąć kulturę
i wartości tego kraju. Co w przypadku Stanów Zjednoczonych jest faktycznie kultura angielska, albo raczej kultura anglojęzycznych protestantów. A w zamian za to coś otrzyma: awans społeczny, wyższy poziom życia, prawa polityczne, których w XIX wieku w większości przypadków nie ma w domu. Więc to jest coś za coś. A w ten sposób wznika naród w sensie politycznym, obywatelski. W Europie i szczególnie w Europie Wschodniej to jest nie do zrobienia, bo nikt nie powie: ja chcę być mniejszością w twoim państwie. Każdy powie: bądź ty mniejszością w moim państwie. Więc już teoretycznie nie mogło to się dobrze skończyć. Jest taka historyczka Mary Heyman, która napisała o Czechosłowacji książkę Czechosłowakia The Country Which Failed. A ludzie tą książkę znają, bo jest w języku angielskim. Tam ona pisze, że właśnie ten błąd Czechosłowacji było, że powstało jak, że chciało być państwem narodowym. Ale to jest całkowite nieporozumienie. Na innej bazie Czechosłowacji, ale to samo dotyczy Polski, Jugosławii, powstać w 18 roku nie mogła, bo przecież główny argument był, że Austro-Węgry są państwem wielonarodowym i dlatego są niestabilnym. Ale jak się rozbiją Austro-Węgry, to powstaną państwa narodowe, które będą stabilne. Jest rzeczą jasną. Stefanik, który był Słowakiem, pisze Beneszowi w XVI wieku: sprawę słowacką tutaj w Francji nie odważać, bo inaczej przegramy wszystko. I on, jak znaturalizowany obywatel francuski, wiedział, o czym mówi. On powiedział: Francuz dobrze, jest w stanie zrozumieć, że jest jakiś naród czechosłowacki albo czeski, który jest niezadowolony, bo jest uciskany Austriakami. Chociaż wiemy, że o ucisku w Austrii mówić nie można. Tym ja rozpoczynam swoje lekcje z historii wieku XIX, że mówię studentom, jak jeszcze was uczą w liceum, jak cierpieliśmy w Austrii, to należy to natychmiast zapomnieć. A jeżeli przychodzicie z liceum albo gimnazjum prywatnego, gdzie płaciliście, to najlepiej będzie, jak poprosicie o zwrot kosztów, bo to... Bo Stefanik tak argumentuje: jeżeli my teraz powiemy, że faktycznie to nie jest jeden naród, ale dwa, no to Francuzi powiedzą: no wy jesteście wariatami, to rozbijacie Austro-Węgry i mówicie, że jest to państwo wielonarodowe i dlatego jest niestabilnym, a chcecie stworzyć też państwo wielonarodowe, które... Dlaczego miałoby być stabilnym? Też stabilnym nie będzie. Więc na innej barze ani Czechosłowacja, ani Polska, ani nic innego powstać nie mogło. Teraz, czym tym wszym różni się kształtowanie świadomości słowackiej? Tamta różnica polega na tym, że Słowacy nie miały tradycji własnej państwowości. To nie ma być jakimś handicapem, jak Putin mówi, że Ukraina nie ma tradycji własnej państwowości. Takich krajów jest sporo w Europie, być może już polowa. A jest to sprawa czasu. No, w 1810 roku Stany Zjednoczone też nie mieli żadną tradycję własnej państwowości. A za 100 lat, 200 lat będzie tu tradycja własnej państwowości Słowaków, Estończyków, Słowińców, więc to nie jest argument. Inną rzeczą jest, że te narody, które nie mają w przeszłości własne państwo, bardzo często, niby tak powiedzieć, chcą wypożyczyć coś z dawnej przeszłości, żeby pokazali, że nie są tutaj od wczoraj. Tak jak Słowińcy biorą starą Karyntię. W Macedonii czytałem taką książkę, że Macedończycy są najstarszym narodem w Europie, bo przecież już był Aleksander Macedoński, nawet
przeczytałem, że jest to pierwszy chrześcijański naród, bo przecież czytamy, że święty Paweł Apostol przyjechał do Macedonii, tam gdzie w 49 wieku po Chrystusie i założył tam pierwszą. No, no wiemy o co chodzi, że tak było, ale to nie chodzi o Macedończyków tych dzisiejszych. Ale w przypadku Słowacji tam było potrzebne oddzielić się od Węgrów i ten proces idzie równolegle jednak kształtowaniem się świadomości madżarskiej. Ja muszę użyć takiej nazwy, bo język polski, tak jak większość języka, nie ma to, co ma czeski i słowacki, odróżnienia dwóch terminów. Uherski, Uhry, a madżarski. Więc uherski w sensie Uhry, jak terytorium do 18 roku, a Madziar, Węgier w sensie etnicznym. Z tym zawsze z tłumaczeniem są problemy. Na początku, w XVIII wieku, jak jest ten protonacjonalizmus madżarski, to są właśnie teoretycy, którzy mówią, że Madziarzy właśnie siłą, bronią odbili ten teren, jak weszli jeszcze w IX wieku pod Almoszem i Arpadem. Na Karpatach przelączy Wereckiej jest wielki pamiętnik do dzisiaj odbudowany, który według tej legendy Madziarzy starzy szli i ten Turul świecił swoimi oczyma na drogę. I dlatego, że oni mają prawo tutaj mieszkać, że są panami, że podbili. No. I Mrodowici Słowacy albo Słowianie wtedy raczej im oponują, mówią, my byliśmy tutaj pierwsi, my przyjęliśmy Madżarów, wspólnie zrobiliśmy państwo, które jest tutaj dzisiaj, dlatego mamy to same prawo jak wy. Chodziło tam o to, że był taki pomysł, żeby po prostu Rzymianom, którzy nie wiedzieli po madżarsku, upierano prawo brać udział w tych małych sejmikach szlacheckich. Więc ten pierwszy argument jest, jesteśmy, to muszę powiedzieć po czesku, takimi dobrymi i takimi samymi uhrami, więc obywatelami królestwa, jak wy, chociaż nie mówimy po madżarsku, po węgiersku. A w XIX wieku jednak już dochodzi do oddzielenia się tak stopniowo, jak wprowadzany jest język węgierski do administracji. Do XVIII wieku w administracji używa się łacina, która jest pod względem politycznym anacjonalna. Dla wszystkich jest to język obcy, jest to język martwy. No, dochodziło do tego, że ci drobni Rzymianie, jak im się mówi, ten skład społeczny na Węgrzech był bardzo podobny do polskiego. Też wiele szlachciców, którzy nie mają żadnego majątku, szczególnie na Słowacji, im się mówi po słowacku zemane, że ma jedną wież, ma czterech podanych, albo nie ma nic, sam musi pracować, ale tak jak w Polsce, ma prawa polityczne, więc może brać udział w tych zgromadzeniach komitatu, gdzie wybiera się deputowanych na ten Sejm stanowy, który zbiera się w Bratysławie. I jak stopniowo wprowadza się węgierski język do administracji, to Słowacja, ale to samo dotyczy na przykład Serbów albo Rumunów w Sedmogródzie, od razu widzą, że oni faktycznie nie są pełnoprawnymi, bo ci Węgrzy mają wygodę. I powstaje ich program narodowy, który opiera się praktycznie wyłącznie na tej bazie językowej. Chociaż też Słowacy już w XIX wieku, historyk František Vítězoslav Sasinek, który uważany jest za takiego pierwszego słowackiego historyka w
w pewnym sensie, jak pierwszy przytacza Wielką Morawę, jak niby pierwsze państwo słowackie już w 8-9 wieku. To u pewnego skrzydła nacjonalistycznej historiografii w Słowacji jest do dzisiaj, że faktycznie mówią, że to nie Wielka Morawia, że to nie Wielkie Morawie, ale że to wielka, dawna Słowacja. W Bratysławie jest pomnik, może państwo widzieliście, pomnik króla Svetopluka, króla starych Słowaków, od pana Kulicha, który właśnie robi pamiętniki za wszystkich reżimów, ale jest dobrym artystą, to ja nie zapraszam. No, tak jak u Czechów, i świadomość słowacka nie kształci się na bazie religijnej. Chociaż większość katolicka, ich historycy przede wszystkim, ci, którzy byli za komuny, za granicą, tego zaprzeczają i wydawają Słowaków za naród katolicki, ale to nieprawda. I od początku, tak samo jak w Czechach, ewangelików na Słowacji jest więcej jak w Czechach zresztą, percentualnie. Tak samo, Słowakiem jest ten, kto po słowacku mówi i kto przyjmuje nasz program kulturowy. Czy jest katolikiem, albo nie katolikiem, ewentualnie na wschodzie grekokatolikiem, prawosławnych wtedy było bardzo mało, ale teoretycznie to jego sprawa. Problem był z wytworzeniem jakiegoś programu politycznego, bo tylko na samym programie kulturowym nie można się opierać. A więc tak, za Wiosny Ludów w 1848 roku powstaje program federalizacji Węgierskiego Królestwa. Jest znany pod nazwem Żiadosti Słowenského Národa, Żiadosti, prośby narodu słowackiego, przyjętego na zgromadzeniu 10 maja w Liptowskim Świętym Mikulaszu, albo raczej w Lażniach Ondraszowa, bo wtedy już jest ta rewolucja węgierska i żupan, więc szef administracji zakazał to zgromadzenie, więc zebrało się poza miastem. Tam jest oprócz żądań kulturowych, wprowadzenie języka słowackiego do szkół, do urzędów, powstanie katedry języka słowackiego i literatury na Uniwersytecie w Budapesztu. Są też żądania czysto polityczne. Utworzenie odrębnego okręgu, a więc jakiegoś autonomistycznego państwa słowackiego. Jest rzeczą jasna, że dla rewolucyjnego rządu węgierskiego było to nie do przyjęcia. Bo oni i słusznie patrzyli na to, że to jest początek rozbicia Węgier jak państwa. Dlatego na tych przywódców słowackich Ludowicz Tur, Józef Mirosław Urban, wydany jest list Gonci, oni zbiegli do Pragi, biorą udział w tym zjeździe słowiańskim, ale na propozycję Franciszka Palackiego, żeby utworzyć wspólne państwo, reagują odmiennie. Mówią, my chcemy, jesteśmy obywatelami Węgier, chcemy swoją przyszłość widzieć federalizowanych Węgrzech. Dopiero, jak powiedział Urban, jeżeli by nie wyszło, to wtedy będziemy uważali o jakichś innych rozwiązaniach. No, rewolucja 1848 się kończy. W tej rewolucji, co zawsze był problem dla historyków komunistycznych, Słowacy jak ochotnicy walczą po stronie Wiednia przeciwko Budapesztu. To bardzo krytykowali Marx i Engels. I przychodzi absolutyzm Bacha i potem
1861 rok, wznowienie konstytucji, kiedy Słowacy ponownie postulują swoje żądania polityczne. Tym razem na zgromadzeniu w turczanskim Świętym Marcinie. Jest to znane jako Memorandum Narodu Słowackiego. Gdzie mniej więcej żądają to samo jak o 13 lat wcześniej. Tym, że doszło do podziału monarchii na część austriacką i węgierską, rozwój szedł w dwóch różnych kierunkach. Tak jak ja powiedziałem, w tej części austriackiej rezygnowano na możliwość wytworzenia jakiegoś państwowego narodu austryjskiego. Otwarcie powiedziano, że jest to państwo wielonarodowe, wszystkie narody są na tym samym poziomie. Dlatego też Polacy w Galicji mogli z Galicji zrobić faktycznie jakiś piemont tego ruchu zjednoczeniowego. Ale na Węgrzech, z wyjątkiem Chorwacji, która ma odrębny status z powodów historycznych, wprowadzono tą ideę narodu politycznego, tak jak na przykład Francji. W Francji nie ma mniejszości, wszyscy są Francuzami i muszą być. Francuz jest ten, który ma obywatelstwo francuskie, koniec. Nationalité française to nie jest narodowość, jak my rozumiemy, to jest obywatelstwo. No, Węgrzy próbowali to też wprowadzić, co jednak oznaczało przymusową madżaryzację narodów niemadżarskich. A jest jeden taki moment. Tym przywódcom słowackim jest zarzucano, że nie są dobrymi patriotami, że chcą zniszczyć Węgry, że są panslawistami, że są agentami Moskwy. Jest prawdą, że wiele tych przywódców miały iluzje o Rosji. Przede wszystkim Ludowit Stur, jeden z przywódców rewolucji. Ale nikt z nich nie marzył o tym, żeby Słowację przyłączyć do Rosji. Też już z tego powodu, że technicznie byłoby to niemożliwe. A na te zarzuty, że nie jesteśmy, że oskarżają nas, że nie jesteśmy dobrymi Węgrami, dobrymi patriotami, Stefan Marko Daxner, który jest tak ideologiem tej rewolucji 1648, napisał odpowiedź, która jest charakterystyczna. W Węgrzech była zakazana. Wyszła w Lipsku i to po niemiecku. I dopiero potem ją tłumaczono. On powiedział, tak, my nie jesteśmy Węgrami. Jesteśmy obywatelami węgierskimi i to jest coś innego. Węgrami nie jesteśmy, w sensie Madżarami, i nie chcemy nimi być. A jeżeli chodzi o naszą lojalność do państwa węgierskiego, to my to państwo na tyle uznajemy, dopiero to państwo nas uznaje. A jeżeli to państwo nas nie uznaje, to my mamy przyjęte prawo wyjść z tego państwa i szukać jakieś inne rozwiązanie. To jest tak zwana teoria, to się nazywa teoria suwerenności narodu słowackiego. Na terenach, na których mieszkamy, my mamy prawo rządzić, niezależnie od tego, do jakiego państwa oni należą. Ten teren należy momentalnie. Ja to skrócę, że kiedy powstała Republika Czechosłowacka, to są dwa poglądy. Z poglądu czeskiego jest to odnowienie dawnego państwa czeskiego, które rozszerzyło się na wschód. I można powiedzieć, że faktycznie Czesi doczekali się tego, na co czekali pokolenia, 4-5 pokoleń w XIX wieku. Dlatego od początku jest to ich państwo. A jak, jeżeli przeczytacie prasę z tego okresu, to tam można przeczytać, że odnowiliśmy państwo. Jest to odczynienie Białej Góry, bo to w tym mitu czeskim jest koniec państwowości czeskiej, choć faktycznie tak nie było. Ale to byłoby na inny wykład. Też na Słowacji to państwo jest witane. Jest część Słowaków, którzy są Czechosłowakistami i mówią tak, to jesteśmy jednym narodem, to nasz kraj. Ale większość już wtedy patrzy na to inaczej.
że jest to, albo ma to być, połączenie dwóch krajów do jednej Unii. Dlatego też pisownią słowacką, być może Państwo to wiecie, Czechosłowacja się pisze jak dwie słowa. Z pojownikiem i z wielką literą S. Tak jak Austro-Węgry. Więc wspólne państwo, ale nie w sensie czeskim wspólne znaczy jedno państwo. Dwa państwa, które są połączone do jakiejś Unii, Federacji, no, trudno to określić, bo te poglądy na to były różne. W Polsce po 18 roku nic takiego nie ma, bo tam nie ma dwóch czynników, które złożyliby się na odnowienie tego państwa. Też należy pamiętać, że każde państwo musi mieć swoją historię i to przez cały czas istnienia Czechosłowacji był problem, jak napisać historię Czechosłowacji, co to jest. Gdzie się poczyna? W 18 roku? Tak pewnie jest tam coś, jak Niemcy to nazywają Vorgeschichte, nie? Że coś było przed tym. Bo byli kontakty polityczne i tak, ale faktycznie historia Czech i historia Słowacji nie ma wiele wspólnych wydarzeń, wspólnych punktów. Zresztą nie oszukujmy się, no, królowie Czech, Karol IV, Wacław IV, Przemysł Otakar, dla Słowaków są tacy sami obcy królowie, jak przypuśćmy król Francji albo król Hiszpanii. A więc do Czechosłowacji, do tych nowych warunków przeniesiona jest ta teoria suwerenności narodu słowackiego. Do 18 roku jest to teoria, która jest wymierzona przeciwko hegemonizmu węgierskiemu. Teraz w nowych warunkach jest wymierzona przeciwko hegemonii czeskiej. W 1930 roku Józef Tiso, Państwo chyba wiecie, kto to był, późniejszy prezydent tej pierwszej Republiki Słowackiej za wojny, ksiądz katolicki, miał takie przemówienie do studentów w Pradze, które do słowackich studentów, które potem opublikowano jak taką brożurę. To się nazywa Ideologia Słowenskiej Ludowej Strony, Ideologia Słowackiej Partii Ludowej. Więc jego partii, na czele której stał ojciec Andrzej Hlinka. I on tam mówi, że w odróżnieniu od naszych czeskich kolegów, którzy budują to państwo, wychodzą z założenia, że jeżeli mamy niby wspólny język, albo bardzo bliski, że co rozumiemy, że to jest ta podstawa wspólnego państwa, że jesteśmy jednym narodem, to ja mówię nie, nie jesteśmy. My jesteśmy za Czechosłowacją nie dlatego, że z Czechami jesteśmy bliscy. To my nie odrzucamy, to jest fakt. Ale to nie jest argument polityczny. My jesteśmy za Czechosłowacją dlatego, że uważamy, że przynajmniej teraz jest to dla nas najwygodniejsze rozwiązanie. Ale jeżeli w przyszłości się pokaże, że są inne, korzystniejsze rozwiązania, to dlatego, że jesteśmy odrębnym narodem, mamy prawo takie rozwiązania wykorzystać. A faktycznie do końca istnienia Czechosłowacji, do 1992 roku, w różnych wariantach ten pogląd się powtarza. Różnie się nazywa. Mamy prawo na federację, bo nie dlatego, że byłaby łatwiejsza administracja. To nieważne. Mamy prawo na federację, bo jesteśmy odrębnym narodem, a więc mamy prawo na własną formę własnej państwowości. Tak samo po 1989 roku. Mamy prawo na swoim terytorium sami rządzić. Chcielibyśmy utrzymać jakieś luźne więzy z tą czeską częścią, bo jest to dla nas wygodne. No ale w przyszłości, jak się pokaże, że nie jest to potrzebne, to zerwiemy też. Tak, mówiłem już prawie godzinę. Być może
5 minut więcej. To ja dziękuję Państwu za uwagę i jeżeli Państwo macie jakieś pytania do mnie, to bardzo proszę. Jakiś czas temu miałem okazję przeglądać stenogramy sejmowe czechosłowackie. I oczywiście no, zdaję sobie sprawę z tego państwa wielonarodowego, jakim była Czechosłowacja, jednak i tak byłem zaskoczony ilością języków, jakie tam się pojawiły. Bo no, wiemy oczywiście czeski, słowacki, domyślamy się, że i węgierski, niemiecki, ale był jeszcze polski, a posłowie z Rusi Podkarpackiej między sobą się kłócili co najmniej w dwóch językach, tak? Bo byli zwolennicy prorosyjscy, i proukraińscy i jeszcze trzecia opcja. Każdy tam omawiał swoje problemy, które były z perspektywy Pragi wręcz chyba się zdawały często egzotyczne, czy z perspektywy nawet Bratysławy i tak dalej, i tak dalej. I w pewnym momencie tak zastanawiałem się, czy ta idea, o której pan trochę wspomniał, o czechosłowakizmie, czy była to idea, która brana była jakby poważnie, czy była to tylko taka idea bardziej, gdzie pojawiała się w, nie wiem, w środowiskach, nie wiem, prasy, w środowiskach ewentualnie propagandy. Czy było to coś, co starał się z perspektywy rządu czechosłowackiego, z perspektywy władz czechosłowackich, była to idea, którą starano się bardziej wprowadzić w życie? Czy jednak traktowano to jednak jako coś bardzo, bardzo odległego, a ewentualnie coś, co tylko trochę nawiązywało historycznie do wypowiedzi prezydenta Masaryka? Dziękuję. No, chciałbym zwrócić uwagę, że wyszła chyba 2 lata temu książka o czechosłowakizmie z biur czeskich i słowackich historyków, gdzie rozwiązywano dosyć podrobnie ten problem. To, na co pan pyta, to zależy kiedy i u kogo. To się zmieniało. W społeczeństwie czeskim, pewnie przed I wojną światową, była świadomość, tak, za wschodnią granicą Moraw mieszkają Słowacy, to jest część naszego narodu. Jak go nazywamy, to jest inna sprawa. I to się opierało na tej bliskości językowej, która jest faktem, istnieje do dzisiaj. Słowackim językiem w Czechach nawet dzisiaj każdy może się posługiwać. W uniwersytecie u nas mamy sporo studentów słowackich. A to się wywodzi z tej idei Jungmana, że Czechem jest ten, kto mówi po czesku. No to wtedy pojawiła się już wtedy idea. No i ci Słowacy też Czeszy, bo mówią językiem, no nie jest to czeski, no ale to jak bylibyście Państwo na Morawach Wschodnich, to też nie jest ten czeski, który mówi się w Pradze. Co jest dialekt, co jest gwara i co jest język literacki, jest zawsze sprawą umowy. Bo przecież język literacki zawsze jest fikcją, którym nikt nie mówi. Dziecko, jak się urodzi, to nauczy język, którym rodzice mówią w domu. Języka literackiego uczy się, jak pójdzie do szkoły. Ale po stronie słowackiej zawsze ta idea czechosłowakizmu była słabo rozwinięta. Najsilniej rozwinięta była właśnie u ewangelików słowackich. I to dlaczego? To jest dlatego, że ewangelicy słowaccy używali do 90. lat nawet ubiegłego wieku język czeski, język Biblii Kralickiej, więc przetłumaczenie Biblii z 1611 roku, jak język liturgiczny. Więc oni mieli k tomu zawsze bliżej. Ponadto, pod koniec XVII wieku, tak, to muszę głębiej trochę do historii. W Czechach i na Morawach, nie dotyczyło to Śląsko, w 1627 roku, na Morawach o rok później,
protestanci są wypędzeni z kraju. Musieli w ciągu 6 miesięcy konwertować na katolicyzm albo się wynieść. To samo spróbował w 70., 80. latach XVII wieku zrobić Leopold I na Węgrzech. Tylko tam się nie udało, bo było niebezpieczeństwo tureckie. A z tym musieli się liczyć. Bo protestanci oni otwarcie mówili, nam Turcy są bliżsi. Bo Turkom było wszystko jedno, czy katolik, czy protestant. Wierz co chcesz, płacz haracz i w porządku. Więc też wiele ewangelików wyemigrowało wtedy, albo było zmuszono do emigracji. Oni spotkali się w Lużycach i w Saksonii już z drugim, trzecim pokoleniem tych wygnańców czeskich. I tam dochodzi do kontaktów. Tak jak o generację wcześniej, na Słowacji jeszcze, kiedy rozpoczęła się tam kontrreformacja, wiele ewangelików czeskich wyemigrowało na Słowację. I tam wtedy powstała ta idea, przypuśćmy to, co profesor Hroch nazywa protonacjonalizmem. Mamy wspólny język, który oni nazywali lingua bohemoslavica, albo lingua slavobohemica, teraz jest, ale trudna kwestia, jak to przetłumaczyć. Język czeskosłowiański, słowiańsko-czeski. Mamy wspólny język, wspólną Biblię, to chyba jesteśmy wspólnym narodem. Ale u katolików słowackich ta idea była zawsze bardzo słaba, słabo rozwinięta. Ja uważam, ale to jest hipoteza, że która czasu na czas się pojawia. Czy było realne w XIX wieku, żeby powstał jeden język literacki dla Czechów i Słowaków? Mówię tak, ale to nie daje żadnej gwarancji, żeby doszło do powstania jednego narodu. Wiemy, że Serbowie, Chorwaci w 1850 roku w Wiedniu umówili się, że będą mieli wspólny język. Ale to wcale nie znaczy, że powstał jeden naród. To są dwie różne rzeczy. Tu jest ważne, że po prostu Słowacy rozwijali się wielu set lat w innych warunkach, w warunkach państwa węgierskiego, które jest budowane na innych zasadach, jak średniowieczne państwo czeskie. A więc nie tak się wydaje, że już w XIX wieku było bardzo prawdopodobne, że ukształcą się dwa narody bliskie, ale dwa i odrębne. Chociaż w 30 latach już, więc po 10-15 latach istnienia Republiki było jasne, że ta idea czechosłowakizmu jest martwa. Tam chodzi o to, że rozwój Słowaków na Węgrzech był bardzo zacofany, bo nie mieli w odróżnieniu od Czechów możliwości rozwoju. Żadne szkoły oprócz podstawowych, żadne instytucje kulturowe. W ramach Republiki Czechosłowackiej, która jest liberalna, dochodzi do tego samego procesu, jak o 3-4 pokolenia wcześniej u Czechów w Austrii. Mogą się rozwijać. I mają wszystkie szkoły, uniwersytet też, instytucje, a dlatego bardzo szybko skończyła się ich identyfikacja słowacka, odrębna od czeskiej. To był blond Masaryka, który nie doceniał stopień tej identyfikacji Słowaków w 18 roku. On uważał, że jeżeli zniknie ta granica, to te dwa narody będą się zbliżać. Nie. Dlatego, że Słowacy mogli się swobodnie rozwijać, ukształcili się bardzo szybko jak odrębny naród. Z koniecznością. Tam pan. Panie profesorze, ja mam pytanie dotyczące pewnie pierwszej połowy XIX wieku, albo w ogóle wieku XIX, też kwestii językowych i narodowych, bo jak słuchałem pana profesora, jak pan opowiadał właśnie o
tej koncepcji, że Czechem jest ten, kto mówi po czesku Jungmana, to ja gdzieś z tyłu głowy miałem taki kraj jak Szwajcaria, gdzie w końcu są cztery języki, ale jest jeden naród. Nieważne, czy ktoś mówi po francusku, czy po niemiecku, to i tak uważa się za Szwajcara. I tak się zacząłem zastanawiać, czy była jakaś możliwość, żeby na przykład ci niemieckojęzyczni mieszkańcy Czech i Moraw i Śląska, też austriackiego, uznali się po prostu za bymen w sensie takim no, narodu, czy też po prostu ta świadomość przynależności, przynajmniej językowej w tamtym momencie, do tego wielkiego narodu niemieckiego to całkowicie uniemożliwiała. Jaka też z drugiej strony była reakcja Czechów, jeżeli takie koncepcje się rodziły po stronie tych niemieckojęzycznych mieszkańców? Dziękuję. No, to co pan mówi, no to faktycznie liczono. No, ale w odróżnieniu od Szwajcarii, no, proszę pana, Szwajcaria istnieje 700 lat. To do tego nam jeszcze więcej jak, ile, 626 lat brakowało. To tak jak się mówi, że w Szwajcarii jest referendum, dlaczego nie może mieć u nas. No ja mówię, no problemem jest, że u nas jest za mało Szwajcarów. Szwajcarzy nam brakują. Ale ma pan rację, no na to, moim zdaniem, ja mam taką teorię. Ale to... To jest tylko hipoteza, bo często się uważa, kiedy rozważa się, czy było koniecznym wypędzenie Niemców w 1945 roku. To niektórzy uważają tak, było to okrutne, ale było to niezbędne, bo przy pierwszej przynależności, ponownie by się buntowali, chcieliby się przynależeć do Niemiec. Ja w to nie wierzę, ale jest to hipoteza. Po pierwsze, technicznie, jak wiemy, co stało się z Niemcami po wojnie, byłoby to technicznie nie do zrobienia. Bo dokąd mieliby się przyłączyć, biorąc pod uwagę, że są tu dwa państwa niemieckie. Ale jest coś innego. Tak jak u Austriaków, którzy uważali się za Niemców, też sudeccy Niemcy, ich świadomość z III Rzeszą była negatywna. Bo stało się to, co zawsze się dzieje. Ja nie wiem dlaczego zawsze jest tak, że jak jakiś teren jest przyłączony do innego państwa, to administracja i służby bezpieczeństwa idą z tego starego państwa na to nowe. Nigdy nie odwrotnie. No, ja zawsze zadaję takie pytanie studentom. Co myślicie? Jak doszło do zjednoczenia Niemiec w 90 roku, to Ministerstwo Spraw Zagranicznych od razu miało dwa razy tyle dyplomatów, dwa razy tyle ambasadorów, konsulów. Ile myślicie, że ambasadorów NRD przyjętych było do służby? No. Ani jeden, proszę państwa. Zawsze tak jest. I ci Niemcy uważali, że tak, Czesi odejdą, no. No ale nie. Na te miejsca urzędników i wszystko przyszli Niemcy z Altreichu. Zresztą inaczej ani nie mogło być. Bo ci miejscowi nie znali prawa niemieckie. U nas obowiązywało prawo austriackie, więc ta administracja by nie mogła działać. Ale to oni nie wiedzieli. Oni mówili, no to tam, gdzie był hetmanem Czech, teraz siedzi ktoś z Berlina albo z Drezna, którzy odnosili się do tych sudeckich, no tak jak bywa. No, my tutaj jesteście zacofani. No. Problem na przykład był, że nie chcieli uznać Niemcom sudeckim stopnie oficerskie rezerwy, które zdobyli w wojsku czechosłowackim, a nawet wzywano ich do wojska, chociaż już w Czechosłowacji odbili służbę wojskową. Więc tam dochodzi do tego i historycy niemieccy tym się zajmują, że dochodzi do kształcenie się odrębne identyczności Niemców sudeckich. Że jesteśmy inni, jak, ale to jest teoria, bo ich wypędzono i właśnie jak oni przyszli do Niemiec, to tam ich nie witano. Odrębnie. Dla was im mówiono, wybuchła wojna światowa,
My tutaj sami nic nie mamy, patrzcie, wszędzie Gruzy i mamy was tutaj karmić? Więc ja myślę, że była taka możliwość, ale to potrzebne byłoby o wiele więcej czasu i w korzystniejszych warunkach. Musimy brać pod uwagę, że 20 lat to jest krótki okres. Od upadku komuny już minęło więcej jak 30 lat. I za ten krótki okres czasu dwa kryzysy gospodarcze, które godzili najwięcej faktycznie w te regiony niemieckie. Dlaczego? No tam był przemysł, ale to taki przemysł, który produkuje na eksport. Bo przecież 3/4 przemysłu Austro-Węgier koncentrowane jest w Czechach, a z większej części na tych terenach zasiedlonych przez Niemców. A to jest przemysł, który miał wyrabiać potrzeby dla państwa, które miało 640 tysięcy kilometrów kwadratowych i 55 milionów obywateli. I teraz w XVIII roku ten przemysł jest zamknięty w małym państwie, które ma 140 tysięcy kilometrów kwadratowych, a 12 milionów. A wszędzie bariery celne. To jest jasne, że jak potem wybuchł kryzys, no to ci Niemcy po graniczu były bardzo... No i wtedy najlepiej było. No, to jest dlatego, że tu Czesi rządzą. Jeszcze ulatwione to było wtedy, że w Czechosłowacji jest bezrobocie, w Niemczech od 35, mniej więcej 4-5 roku jest brak siły roboczej. Każdy w pograniczu za 5 koron mógł otrzymać przepustkę, chodzić przez granicę jak chciał. No, no to jak on teraz agrariusze w Ministerstwie Finansów prosadzili dewalwację korony, było 6 koron 50 za jedną markę, co nie opowiadało faktycznie jej sile. No, no to ktoś przeszedł do Niemiec, tam znalazł jakąś robotę za 10 marek na dzień, przypuśćmy, wrócił, miał 65 koron, nieopodatkowanych, za 65 koron na dzień było można dobrze żyć. Trudno było im mówić, że to jest przygotowanie do wojny, że wszyscy drogo za to zapłacicie. Chociaż należy pamiętać, do 35 roku, do wyborów, główną siłą polityczną, najsilniejszą partią na pograniczu, w Sudetach, są niemieccy socjaldemokraci, nie nacjonaliści. Ci zwyciężyli dopiero w 35. I niektóre wielkie miasta miały lewicowych burmistrzów do 38. Liberec na przykład, Kostka. Usti nad Labem, po niemiecku Aussicht. Więc były pewne możliwości, ale czas temu nie przyszło, no i po II wojnie światowej w tej atmosferze, którą Państwo dobrze znacie, bo przecież tu na Śląsku było tak samo. Trudno było mówić o jakimś pojednaniu. Krótko odrem do pana hipotezy, panie profesorze, na temat Niemców sudeckich. Mi się wydaje, że pewną analogię można zastosować do sytuacji, która w Alzacji i Lotaryngii miała miejsce, bo tam akurat Niemcy, znaczy dokładnie Prusacy po zajęciu Alzacji i Lotaryngii, no zachowywali się wobec miejscowej ludności niemieckojęzycznej w sposób często skandaliczny, co tylko powodowało opór przeciwko państwowości niemieckiej i jakby spowodowało, że Alzatczycy czy Lotaryńczycy nigdy tak naprawdę nie czuli potem więzów z Rzeszą Niemiecką. Także to jest, można zastosować podobną analogię tutaj, myślę, do Niemców sudeckich i do ich sytuacji, skoro tak, choćby nawet takie sytuacje miały miejsce.
się wydaje, że to jest uniwersalny mechanizm, bo mi z kolei na myśl już Górny Śląsk właśnie po powstaniach śląskich, kiedy i to widać po obu stronach granicy, gdzie właśnie napływ urzędników z Berlina czy w ogóle z centralnych Niemiec i rozczarowanie właśnie tych miejscowych Niemców, którzy zostali zepchnięci na margines i też po drugiej stronie granicy, tak, gdzie ci powstańcy, czy przynajmniej ci liderzy tego ruchu polskiego na Górnym Śląsku, wydaje mi się, że teraz oni zajmą stanowisko i będą panami sami sobie. Okazuje się, że to jest błędne założenie, że jednak rządzą urzędnicy z centralnej Polski, co też oczywiście wymagało też niechęć wobec państwa polskiego i w ogóle państwowości polskiej na tym terenie. A jeszcze mam pytanie, bo zaciekawiła mnie jedna kwestia. Mówił pan właśnie o tym rozpadzie już Czechosłowacji w 1992 roku, że z jednej strony Czesi już zmieniło ich się myślenie, chcieli ten bufor w postaci właśnie Słowacji. No z kolei też Słowacy oczywiście też chcieli mieć własną państwowość i parli do tej niezależności. Ale ciekawi mnie, czy wówczas był taki ruch, czy myślenie o tym, żeby jednak zachować tą federację, tą jedność, tak, czy w jakiejś formie, żeby dalej te państwo czechosłowackie istniały. Czy było w ogóle takie właśnie pomysły? Tak, pewnie. Większość, to jest tak, ja napisałem o tą książkę, ale która teraz właśnie doczekała się już trzeciego wydania, ale jest to wszystko w języku czeskim. No to jest sprawa pieniędzy, ja nie wiem, czy ktoś by się interesował tym przetłumaczyć to na język polski, bo to kosztuje, to jest bardzo drogie. Ale ja byłem doradcą czeskiego premiera Petra Pitharta u tych niektórych rozmów byłem. Była Słowacka Partia Narodowa, która powstała 7 marca 1990 roku i która ma jasny program. Niezależna, niepodległa Republika Słowacka. Jest decyzja Najwyższego Sądu, gdzie powiedzieli tak, środkami pokojowymi można prowadzić ja to zapomniałem rytmem. Myślałem, że coś to wypnął. Co to jest? Ale wypnął. Jak to wypnął mrtwić? Tak. Środkami pokojowymi można prowadzić działalność polityczną na rzecz podziału federacji na dwa państwa. Ta Słowacka Partia Narodowa, potem były jeszcze małe takie, które były bez znaczenia, przy wyborach otrzymała 13%. Ale większość otrzymał ruch za HZDS, Hnutie Demokratyczne Slovensko, ruch na rzecz demokratycznej Słowacji, Władimira Mečiara, którzy mówili, my nie jesteśmy za całkowitym podziałem. Chcemy utrzymać jakieś węzeł. Wojsko, finanse, jakąś konfederację, żeby Słowacja była niepodległym. Oni chcieli oddzielnym państwem, w sensie oddzielnego podmiotu prawa międzynarodowego, więc z prawem nawiązywać kontakty z innymi krajami, z prawem mieć własną dyplomację i tak. To zwyciężyło, tylko że oni nie zdawali z tego siebie sprawy, chociaż ze strony czeskiej powtórnie myśmy to mówili, że to jest rozwiązanie, które Czechom nic nie przynosi, oprócz problemów, a dlatego strona czeska, nie patrząc na to, jakie będą wyniki w Słowacji, nie przystąpi na takie rozwiązanie. Bo to faktycznie byłoby etatowite budowanie państwa słowackiego w dłuższym czasie, które doprowadziłoby tylko do chaosu. Można powiedzieć, że Mečiar chciał po prostu utrzymać pewne węzy, dlatego, że bał się Węgrów, nie wiadomo było, co się stanie. Bał się też, że sytuacja międzynarodowa nie jest przyjazna. Ale ta strona czeska po wyborach 5-6 czerwca
1992 roku, kiedy w Czechach wygrała ODS Václav Klaus, on jasnie powiedział. Jest teraz czas dla transformacji ekonomiki. Ta reforma musi się prowadzić z jednego centrum, nie może być inna dla Słowacji, jak ma być utrzymany jeden obszar celny i walutowy. I dla nas jedynie do przyjęcia jest federacja. Jeżeli nie chcecie federacji, to jedynym rozwiązaniem jest spokojny podział państwa na dwa państwa. Poza tym, a o tym mało w literaturze zagranicznej się pisze, w czechosłowackiej konstytucji był zapis, który się nazywa zakaz majoryzacji. Albo się to do angielskiego tłumaczy, to się minority veto. Więc w tym parlamencie federalnym, w gromadzeniu federalnym były dwie izby, Izba Ludu, Izba Narodu, a w tej Izbie Narodu było 75 posłów wybieranych w Republice Czeskiej i 75 wybieranych w Republice Słowackiej. Żeby ustawa przeszła, to musiała być większość nie tylko w dwóch izbach, ale w tej czeskiej części izby i słowackiej części izby. Więc Czeszy, których było więcej, nigdy nie mogli przegłosować Słowaków. No, za komuny to nikomu nie przeszkadzało, bo rzecz jasna, że nie w parlamencie robiła się polityka. Ta się robi w politbiurze i to było jedno. Ale w momencie, kiedy parlament zaczął działać jak parlament, to był problem. I po tych drugich wyborach doszło do tego, że te dwie reprezentacje się blokowali wzajemnie. Nie było ten parlament, to był pad polityczny, którego nie było wyjścia, bo jest ciekawe, że w konstytucji nie był żadny zapis, jak ma się postępować, jeżeli nie dojdzie do konsensu czeskiej i słowackiej części. Wiadomo, ja pytałem jeszcze profesora Jicińskiego, który był, jak powstawała ta konstytucja, on powiedział, nam jakoś to nie wyszło do głowy. No rzecz jasna, no, bo w okresie dyktatury komunistycznej naprawdę do tego dojść nie mogło. Ale były i nas po stronie słowackiej były, owszem, stronnictwa, które były profederacyjne, na przykład Hnutí Československého porozumění. Założycielem był Vlado Čech, signatariusz karty 77. Občanská demokratická unia, która była spadkobiercem VPN, znaczy obecności wobec przemocy. Całkowicie można powiedzieć, że ten podział był tak pół na pół. No. Będzie pan pewnie pytał, jak wszyscy pytają, dlaczego nie było referendum. Referendum, jego problem polegał na tym, że było nie udało się sformułować pytanie, na które byłoby sensowne można odpowiedzieć. Bo jakby pan zapytał, czy jesteś za wspólnym państwem, to większość powiedziałaby tak. Ale to nic nie rozwiązuje, bo wyjaśniłem, że pod pojmem wspólne państwo Czesi i Słowacy przedstawiali coś innego. A więc nie mogli się dogadać i potem już było za późno, bo to państwo od lata 92 roku samowolnie zaczęło się rozpadać. Była taka dziennikarka Barbara Kudnhove-Kalergi w Wiedniu, która dla telewizji austriackiej ORF pokrywała właśnie Czechosłowację, Austrię, Węgry. No i ona, ale po polsku ja to tak nie potrafię powiedzieć, ale ona to powiedziała po niemiecku i to bardzo trefnie. Ona powiedziała, że Czesi i Słowacy mówią, że chcą wspólne państwo, Gesamtenstaat, ale Czesi pod Gesamtenstaat rozumieją Bundesstaat, a Słowacy Staatenbund. To jest, jeżeli pan zna język niemiecki, tam jest, to nawet po czesku nie można to powiedzieć, ale po niemiecku jest to Staaten oder Bundesstaaten. Tak, no można to uprzemnić. Zamiast mnie Unia Europejska dla 27 krajów, Unia Europejska dla dwóch. To chciałem mieć.
Andrzej Małkiewicz, emerytowany z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Nie mam pytań, ale kilka refleksji mi się nasunęło w trakcie. No, tutaj pan wspomniał o najpierw pan profesor, później o przybyszach z głębi kraju na pozyskane tereny, czy w Sudetach, czy gdzieś. No, ja akurat ten problem badałem w odniesieniu do części Czechosłowacji, czyli polskiego Zaolzia, które w 1938 roku zostało chwilowo pozyskane i dokładnie to się tam stało. Przybyli urzędnicy z Warszawy, którzy nie mogli pojąć, że mieszkańcy mówią niby po polsku, ale tak nie całkiem, a w dodatku w dużej części nie są katolikami. A skoro nie są katolikami, to widocznie tylko udają Polaków. Gdyby to nie było przez niecały rok, to tam narosło tyle konfliktów na tym Zaolziu, że mogliby się mieszkańcy zniechęcić do Polski. No, zbyt krótki to był proces, żeby to dało efekt. To tylko tak do dyskusji. Natomiast chciałem dodać, no to akurat profesor o tym wie, ale nie wspominał, że tych złożoności narodowych, językowych Czech i Słowacji kompletnie nie pojmowała polska dyplomacja w okresie międzywojennym. Beckowi i jego ludziom się wydawało, że tam jest gwałtowny konflikt czesko-słowacki, w ramach którego. I ja wielokrotnie spotykałem się z takimi opiniami u wielu Polaków, że język słowacki jest podobny do języka polskiego w odróżnieniu od języka czeskiego. Wobec tego pozyskajmy współpracę Słowaków, przyłączmy Słowację do Polski. No, to były koncepcje zupełnie wzięte z sufitu, ale poważni polscy dyplomaci w to wierzyli. No i refleksja bardzo aktualna. Pan profesor mówił o tych XIX-wiecznych koncepcjach narodu opartych na języku. No, przecież w tej chwili to, co widzimy na Ukrainie, to jest dokładnie realizacja tej XIX-wiecznej koncepcji. Putinowi i jego ludziom się wydaje, że skoro na Ukrainie rosyjski znają wszyscy, a duża część mówi lepiej po rosyjsku niż po ukraińsku. No to znaczy, że Ukraińcy nie są narodem, że trzeba ich, a przynajmniej można, przyłączyć do Rosji. Proszę Państwa, wszyscy w tej chwili śledzimy te wydarzenia i wiemy, jaką rolę odgrywa pułk Azow. Tak się składa, kilka lat temu byłem na Ukrainie, bo przez ostatnie lata jeździłem tam po parę razy w roku i poznałem różne okolice i różnych ludzi. I zdarzyło mi się odbyć wielogodzinną rozmowę z rzecznikiem prasowym pułku Azow. Powiedział rzecz, która pewnie dla Polaków byłaby zaskoczeniem. Zresztą też była zaskoczeniem w pierwszym momencie. My w pułku mówimy po rosyjsku, bo rosyjski z konieczności znają wszyscy, a ukraiński tylko niektórzy. No ale jest to pułk, a może rozwinę troszkę ten temat, bo on dzisiaj jest gorący, nie tylko gorąco patriotyczny i w tej chwili bohatersko oddający życie za Ukrainę, ale zarazem ja z tej rozmowy wyszedłem zdruzgotany, bo facet, będąc rzecznikiem prasowym, czyli nie mówił w imieniu swoim czy jakiejś drobnej części, składał deklaracje bardzo bliskie faszystowskim. No bo tam są akurat skrajni nacjonaliści, aż bliscy faszyzmowi. I mówią po rosyjsku. To jest pewien paradoks dzisiejszej sytuacji. I ja myślę, że te doświadczenia Czechów i Słowaków powinny być bardziej znane w Polsce, bardziej upowszechniane w Polsce. Także tutaj pan profesor wykonuje
niezwykle pożyteczną robotę, za którą dziękuję, ale mogą też być wykorzystane dla zrozumienia tego, co się dzieje w dzisiejszej polityce, w dzisiejszej Ukrainie i pewnie też w innych krajach. No właśnie. Przecież Amerykanie w zdecydowanej większości mówią po angielsku. Czy to znaczy, że należą do narodu angielskiego? Tylko, że nikt o tym nie myśli, ani w Rosji, ani na Ukrainie, ani w Polsce. Irlandczycy. Połowa Belgów mówi po francusku, a druga połowa po niderlandzku. No. I odkąd pamiętam, odkąd zacząłem się interesować polityką, to ciągle słyszę, że Belgia się rozpadnie. To jest, odnoszę wrażenie, naiwny pogląd. No właśnie dlatego, że język odgrywa jakąś rolę w polityce niewątpliwą, ale nie rozstrzygającą. To i może na koniec ciekawostka, też nawiązując do tego, co pan profesor wspomniał. No bo bardzo mnie też interesowało, jak się Szwajcarzy, jak rozwiązują swoje problemy językowe i zachowują swoją jedność mimo podziałów językowych. I wspomniał pan profesor o użyciu łaciny. Otóż tam w Szwajcarii, gdzie gmina jest jednoznacznie w takim czy innym języku, no to oczywiście administracja gminy działa w tym języku. Ale oni tam mają nawet niektóre gminy podzielone. Aż do XX wieku w tych gminach administracja dokumenty prowadziła po łacinie. Właśnie, żeby uniknąć problemów. Kiedy to się skończyło? Podczas II wojny światowej. Przynajmniej na pograniczu francusko-niemieckim, bo nie wiem jak na włosko-niemieckim. Uznano, że język niemiecki jest językiem agresorów, nazistów. No i w gminach nastąpiły wewnętrzne konflikty, bo jednak tylko część chciała przejść na francuski. Dziękuję. Ja chciałbym to dopełnić. Mówi pan o tych Irlandczykach. To ja też zadaję jak przykład to studentom. Jak uważacie, Irlandzka Armia Republikańska, Sinn Féin, kiedy wysadzają pociągi w Anglii w powietrze, to ty komendanci w jakim języku wydają te rozkazy? Ale ten, tak samo jak na tej Ukrainie, ten irlandzki staje się symbolem odrębności narodowej i państwowej, chociaż tylko chyba 20% mówi. Uczył irlandzkiego jako członek braterstwa tego republikańskiego, tak, irlandzkiego. Oni mieli kółka samokształceniowe, czyli to była praca od podstaw, tak. On pisał listy, on swoje nazwisko pisał w Gaeliku. To była forma budowania świadomości. Świadomości narodowej tak naprawdę, której jego koledzy praktycznie nie mieli, bo to nieliczna grupa wtedy posiadała tę świadomość i znajomość języka tak naprawdę. Jest jeszcze, jak mówi pan o tej Szwajcarii, to jest wielka różnica, jeżeli chodzi o Szwajcarię i Biały Związek Radziecki. To, że Rosjanie z tego nie dawają sobie sprawy. W Szwajcarii, ale tak samo było w Austrii. Jeżeli ktoś jest z Zurychu i przeniesie się do Genewy, to nie ma innego wyjścia, jak nauczyć się po francusku i przystosować się. I odwrotnie. Tak jak w dawnej Austrii, Czech z Pragi, który przeniósł się do Liberca, znaczy do Reichenbergu, musiał się nauczyć po niemiecku, ale tak samo, jeżeli Niemiec z Reichenbergu, to jest z Liberca, przeniósł się do Pardubic, to musiał znać język czeski. Ale w Związku Sowieckim tak nie było. Rosjanin jest uprzywilejowany wszędzie. Jak był jak urzędnik wysłany, przypuśćmy, do Rygi, no to znalazł tam szkoły rosyjskie, kluby rosyjskie, teatr rosyjski. Niczego uczyć się nie musi. Lotysz, jak chciał zrobić karierę, no to pierwszym warunkiem było, że dobrze władał językiem rosyjskim. Więc nie można mówić o jakiejś równoprawności. Z tego materialnego
to z kolei wynikało z tego imperialnego charakteru Rosji po prostu, która narzucała ten język rosyjski, prawda? No tak, to wiemy, że jak powstał Związek Radziecki, to że ta pierwsza idea była, że ma to być związek globalny, dlatego całoświatowy, dlatego nie ma tam nazwy żadnego narodu. A jest tam zapis, że republiki sowieckie poza granicami Związku Radzieckiego mogą przystąpić. Ale w konstytucji z 1936 roku już takiego zapisu nie ma, w tej stalinowskiej. A też jest ciekawe, kiedy zamieniono internacjonale jak hymn państwowy za nowy hymn, no to tam jasnie się mówi. Sojusz Nieruszymy Republik Swobodnych na wieki splatila Wielka Rus. Że Rosjanie są tym, którzy to trzymają. Oni tego nie ukrywali nawet. Ja mam takie, co myślę, że jest więcej wypowiadające jak wiele książek. W 1985 roku był u mnie wizytą jeden Litwin. I w Pradze było wtedy mistrzostwo w hokeju. A on poszedł na jakiś zapas, nie wiem, Związek Sowiecki przeciwko, nie wiem, Kanadzie, nie pamiętam. No i wrócił do mnie i mówi, no to co, jak graliście? A on się wyobraził, mówi, jak mi? I przecież tutaj w ogóle nie gramy. I ja zrozumiałem, jakoś nie zwróciłem na to uwagi, że po prostu to nie jest nasz kraj. To jest kraj, któremu mi przyjemy, jem to najgorsze i przyjemy, żeby upadł jak najszybciej. No i taki kraj, którego obywatele nie chcą, musi upaść. To na tle tej dyskusji, o której mówimy, to chyba współczesne Czechy są fenomenem światowym, ponieważ osoby, które pochodzą ze Słowacji, a pełniły funkcję nawet w rządzie, mówiły po słowacku. Może wyjątkiem był ostatni premier, ale jego czeski z kolei był taki, że większość Czechów by sobie życzyła, żeby jednak został przy tym słowackim. I tak. Ale to nigdy nie była sprawa językowa u nas. No dlatego mówię, że to jest właśnie taki wyjątek, gdzie nawet przedstawiciele elit politycznych mogą zostać przy swoim języku, w języku narodowym, to też z tego co wiem dotyczy studentów słowackich, tak, którzy nadal studiują i mówią i odwrotnie. Nadal tak i odwrotnie. Ja mam adiunkta, który jest Słowakiem jeszcze, z 1/4 jest Węgrem, jak potrzebuje coś. Tak, Michela, no to pan go zna. No nie no, my mieliśmy, no teraz mnie to wypadło to nazwisko, były minister kultury słowackiej, językoznawca, historyk literatury. Chmel, tak, dziękuję. Ja jakoś, no to on był też, on był ministrem Słowacji, ale przyjeżdżał tygodniowo właśnie do Pragi, gdzie miał wykłady, bo u nas był zatrudniony. Profesorze, jakiś czas temu czytałem książkę Piotra Majewskiego o protektoracie Czech i Moraw i on tam w pewnym fragmencie wspomina o takich nieudanych w sumie niemieckich próbach wykorzystania jakichś działaczy, którzy byli działaczami morawskimi, głosili odrębność morawską. Te próby nie przyniosły zbyt dużych efektów, ale no byli ludzie, była jakaś idea, którą próbowano wykorzystać. Ja mam takie pytanie, czy dzisiaj istnieje na Morawach rzeczywiście jakiś ruch, który nie chce autonomii? Są, tak, ale to czasami się wraca, czasami to wpada, teraz jest ten ruch bardzo niski. Ten ruch istniał w okresie międzywojennym i w czasie II Republiki. Ale właśnie dlatego, że Niemcy chcieli go wykorzystać dla własnych celów, to większość tych działaczy, jak powstał protektorat, się wycofała z polityki. Bo zrozumieli, że mówili tak, nasza sprawa jest słuszna, ale nie pomagamy teraz. Teraz na czas wojny wstrzymujemy się. To jest tak jak
wrześniu ubiegłego roku z czeską telewizją robiliśmy taki film o Rusi Karpackiej i o Rusinach, którzy Ukraińcy ich nie uznawają. Ale ten film jest już przygotowany, ale umówiliśmy się, że na teraz nie pójdzie do telewizji, bo nie chcemy, żeby tego wykorzystywała Rosjanie i Moskwa. Bo ja, bądźmy szczerzy, ja nie mam wiele iluzji o polityce narodowościowej Ukrainy, szczególnie za Poroszenka, ale nie można postępować w ten sposób, żeby Moskwa wykorzystywała po prostu tych blendów do własnej agresji. To lepiej będzie poczekać. Tam na przykład, jeżeli chodzi o tych Węgrów, o co tam chodzi? Że oni wcześniej mieli szkoły węgierskie, ale nie uczyli się tam języka ukraińskiego. Za czasów sowieckich byli szkoły węgierskie, uczyli się rosyjskiego, tak jak w ukraińskich. No i teraz zaczęli ich zmuszać. Jak chcecie uczyć się po rosyjsku, to dobrze, ale po ukraińsku też musicie. A jest prawda, że rząd ukraiński zrobił błąd, że zaczął ograniczać te szkoły miejscowościowe. Ale też nie chcę teraz o tym pisać, przyznaję się, bo tak jak Węgrzy się zachowują, znaczy jak się zachowuje Orban, ja myślę, że ci powstańcy z 56 roku, nad ich przywódcy, nad Imre Nagy, nad grobem, którym Orban mówił w 89, muszą się w trumnach obracać. Proszę mi darować, ale wynik tych wyborów, owszem, należy przyjąć, to musimy respektować, ale tak uważam, że będzie trzeba chyba pomyśleć o dalszej współpracy w ramach tego czworokątu wyszehradzkiego. Ja zresztą byłem, jak dziennikarz i publicysta w 91 roku z Havlem na Wyszehrodzie, kiedy podpisywano wtedy jeszcze B3. No nic, to mówimy o czymś innym. Jeżeli już nikt nie ma pytań, nie ma innych głosów, to ja bardzo dziękuję panu profesorowi za bardzo ciekawe wystąpienie. Państwu wszystkim za dyskusję i udział w niej. No i zapraszam też na kolejne seminarium już niebawem. Dziękuję jeszcze raz. Ja bardzo państwu dziękuję jeszcze raz za uwagę. Było mnie bardzo przyjemnie. No i ja to napiszę wszystko, to państwo będą mogli potem to przeczytać. Muszę napisać, muszę to poprawić, bo ja w pisowni robię za dużo blendów, ale no ja to napiszę. Ja to napiszę po polsku, tylko być może będzie to wymagać jakąś. Właśnie, może też krótki komunikat dla osób, które oglądają nas online, że wszystkie nasze spotkania czy wykłady będą jeszcze mieć, jakby to powiedzieć, formę pisemną, to znaczy będzie z tego publikacja pod tym samym tytułem Seminaria Środkowoeuropejskie i każde wystąpienie będzie właśnie w formie takiej później książkowej, także będzie można jeszcze tam na pewno zajrzeć i pogłębić temat. Także dziękuję bardzo jeszcze raz. A jakbym to napisał po czesku, po słowacku, to by pan tłumaczył? Albo kto? Firmę macie. No nie, no ja...